I Ground Pinch pod poprzeczkę. Real Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie Dodge Chargera z DLC Szybkich i Wściekłych. Na start zagramy sobie Freestyle 1v1. Następnie myślę, że pykniemy rankedy jedynki. I może dla odmiany jeden mecz też rankedów dwójek albo trójek, kto jeszcze zdecyduje. Myślę, żeby tak sprawdzić po prostu na nie tylko na jedynkach, ale jak sobie też radzi w grze zespołowej. Okej, już mamy dołączanie. Okej, zasadniczo auto wygląda bardzo fajnie, no ale to wszyscy z was widzicie. Jest to hitbox do minusa. Ja nie sprawdzałem, jak wygląda na aucie i to też sobie zobaczymy po pierwszym spotkaniu. Zgodnie z tam ze sugestiami dalej będę sprawdzał już po rozegraniu spotkania. No po prostu, żeby się jakoś za bardzo nie sugerować wizualizacją, tylko zobaczyć, jak moim zdaniem to się pasuje. W ogóle też chciałbym powiedzieć, że w przeciwnej drużynie gości grani z Sunem, więc to już dużo mówi o tym, co aktualnie się dzieje w gierce. No ale fajnie. Nowe auta, w końcu coś poza Fenkiem i ewentualnie tym Octane'em się dzieje. Sobie polecimy na jakiś atak skomplikowany. Bęk na sufit. Czekajcie, bo on mi tutaj leci, więc musimy strzelić jakąkolwiek bramkę. Zablokowałby mi Ground Pincha, czy tam nawet Mastiego. Musiałem to zrobić szybko, no i niech stracę. Taki oto gol. Okej. Dobra. To nie będzie zbyt dobre, dlatego nawet nie będę z tego strzelał. Też niech ci, co grali zarówno Dodge'em, jak i Nissanem, dadzą znać. Ojeju, on się poddał. Ale niech te osoby dadzą znać, które auto wolą, którym im się lepiej giercuje. Dobra, jeszcze jeden mecz freestylu, bo tam przeciwnicy zbyt szybko zdezerterowali. To znaczy, w zasadzie jeden przeciwnik. A tak być nie będzie, bo chcemy to trochę przetestować jeszcze na szybko. Okej, wycofanie, z tego nic nie zrobię, chociaż... Dobra, nic z tego nie zrobię, ewidentnie. Zagramy sobie do lewej i może za wolne to będzie, dokładnie, zły kąt i tak dalej. O matko. A, nigdy nie strzeliłem Astral Pincha. To strzelmy teraz, dobra, nie wyjdzie. Taka ciekawa sytuacja. Myślę, że można sobie wziąć tak, polecieć na sufit, zbić piłę i Ground Pinch pod poprzeczkę. W miarę fajnie wyszło. Okej. Resecik. Masti, mocarny, ale nawet zbyt mocarny. Nie spodziewałem się, że to tak poleci. Już nie miałem boosta ani wysokości, żeby dosięgnąć tej piłki. Okej, zwykły double touch. Nie strzelimy tego zbyt ładnie, więc znowu nie będę próbował. Ale teraz może być zaraz okazja na jakiegoś... myślałem o czymś innym, ale niech będzie coś takiego. Miałem na myśli zrobienie jakiegoś resecika, potem Mastiego, ale strasznie sobie wybiłem piłkę. No i dobra, tutaj drugi przeciwnik też wyszedł, więc nie będziemy katowali casuali. Zagramy sobie teraz rankedę jedynkę. A nie, no jeszcze przed tym zobaczymy hitbox. No i okej, wysokość jest trochę niższa niż się wydaje. Z przodu, z tyłu bardzo mało wystaje, koła są fajnie pokazane, więc generalnie bardzo fajnie odwzorowany hitbox do minusa. No i też głównie przez to się fajnie czuję w tym aucie. To co, rankedę jedynki, aktualna moja ranga to Grand Champion 3 Divizja 2, także nie jest źle. Zobaczymy, jak sobie poradzi Dodge, no bo ma naprawdę wielkie wyzwanie pod kątem tego, że ostatnie parę dni nie grałem jedynek, to po pierwsze. Drugie wyzwanie, że ja generalnie zawsze pykałem to Octane'em, to znaczy Octane'em, co ja gadam? Fennekiem zawsze sobie grałem jedynki. No i też przede wszystkim jesteśmy zdecydowanie wyżej niż w teście innych samochodów, ale to ma przynajmniej jakieś wyzwanie. Okej, nasz przeciwnik to Lewiatan, także gramy z siecią sklepów. Jest spoko. Okej, tutaj nie mamy bezpiecznej piłki niestety. Sobie ją muszę odskopać. On uderza, ale to nie będzie stanowiło dla nas problemu. Myślałem, żeby go zniszczyć, natomiast tutaj zrobił jakikolwiek unik, co by nam lekko pokrzyżowało plany. Nie mam przyspieszenia zupełnie. Ciekawe, czy on o tym wie. Chyba sobie zdaje generalnie sprawę, ale nie spodziewał się, że będziemy tak chase'owali. Fake, drugi fake. Spanikował. Wave dash. Kontratak. Wszystko, co się da i nas zniszczył. Tak czułem, że będzie chciał to zrobić. W sumie też się na niego zacząłem czaić powoli, ale skończyło się tak, jak się skończyło. Okej, z tego nic nie wyjdzie. Dokładnie. Szybki kontratak. Jest to in, tak, dokładnie. 1-0 dla nas. Ups, dobra. Wznowienia Edka dają znak. Sobie zagram piłkę do boczku. Dobra, fliknijmy. Dobra, słaby fliczek. Zdecydowanie słaby. Dlatego też teraz trzeba się mocno wycofać. On tam zabierze przyspieszenie.
I mu podałem piłkę jak dureń. Ostatni dureń. Dobra, on też próbował fake kickoffa. Natomiast my jesteśmy trochę przytomniejsi. Zbieramy przyspieszenie. On wyjeżdża na pełnej. Kopnę coś takiego, bo się nie będzie prawdopodobnie spodziewał. Jakbym to kopnął mocniej, to może by nawet zadziałało. Dobra, przybijmy coś takiego. I mocny strzał. On może będzie troszeczkę wywalony. Nie trafiłem w boosta, to nas pogrąży. On nie strzelił od razu w bramkę. Uważajmy, żeby nas nie zniszczył. Kopnijmy, ajajaj, jakby z tego była jeszcze zdobyta bramka. A sobie strzelężujmy, nic z tego. Mogłem zachować tak jakby efekt zaskoczenia na lepszą okazję, ale nie wyszło źle, to się liczy. Zniszczmy go. Teraz musimy jakoś szybko to sobie nadstawić. I zdobywamy samobuja zaraz, nie wierzę, obronił to. Natomiast my nie obronimy, bo się wolno cofnąłem. On zrobił jakiegoś wave dasha, już byłem przekonany, że zdążymy się wrócić, ale on zaczarował. Okej, wznowienie mocno wygrane, on je trochę zepsuł. Okej, może spróbujemy stracić kolejną bramkę w głupi sposób. Nie wytrzymam za chwilę. Dobra, muszę się nastawić w mód taki, żeby grać stricte pod tryhard, a nie ryzykować dziwne zagrania. Bo to się skończy zaraz porażką. Okej, wznowienie na wolniaka, jak zawsze na propsie. To powinniśmy obronić. I szybko przydzwonić sobie zaraz łapą w czoło od tych strzałów tragicznych. On jest ustawiony tyłem, nie kopnie mocno piłki. Dobra, skoczmy. To było idiotyczne, po raz kolejny. Nie wierzę w siebie, zaraz będzie taki facepalm soczysty. Okej, spostrzegliśmy się, natomiast... Dobra, zniszczmy go, dobra, nie trafiłem. Jest super. O! Proszę, wejdź! Dobra, 4-3. Nie no, musimy wygrać to spotkanie, bo nie wytrzymam. On znowu to robi, znowu fejkuje. A Edek to zaraz wykorzystuje. Podbije piłkę wysoko, on nie wie co zrobić. Podbije piłkę nad nim, zbiorę sobie przyspieszenie. On panikuje, jakby całe życie był stworzony do panikowania. Sobie przestraszy go. Szybki challenge, on nie ma przyspieszenia, dlatego też obiedźmy go, zabierzmy mu boosta. Zniszczmy go zaraz. Dobra, nic się nie udało z tego. Zniszczmy go teraz, zbierzmy przyspieszenie, kopnijmy sobie tutaj. Kopnijmy przy słupku i dobra, 4-4 wyrównanie. No nie no, przyjemnie się gra tym dodżem, tak muszę przyznać. Taki bardzo podobny feeling do Dominusa, a ja lubię grać Dominusem. Zresztą to jest ten sam hitbox, ale jak pewnie wiecie, na przykład jest dużo aut mających ten sam hitbox i różnie się nimi gra. On sobie podbija niepotrzebnie. Dobra, strać kontrolę. Dobra, ja stracę bramkę, a nie on kontrolę. Spanikowałem jakoś. Robi wolne wznowienie. Ja go zniszczę. Idealnie. Kupnijmy sobie piłkę do lewej. I teraz chciałem to podbić, ale nie wyszło. Chciałem go też zniszczyć i znowu nie wyszło. Ale mnie denerwuje to, że nie wygrywamy tego spotkania. Bo on jest taki... Tak bardzo do wygrania jest ten mecz. Dobra, typie, wykiełbaś się. A może zrobię to za ciebie. Nie. Nie, no dobra, przegrywamy wygrany mecz tak naprawdę. Masakra. Ale to tutaj też trzeba zaznaczyć, że to nie jest kwestia auta, bo gra się nim przyjemnie, tylko kwestia tu headsetka, kierowcy. Zagramy teraz rankę D2. No i co, gierka znaleziona w teamie, mamy konsolowca Davida w przeciwnym teamie. Nawet jest jakaś elita miesiąca ESL i jego teammate, zobaczymy jak pójdzie. Też tutaj mamy Grand Championa trójkę, także mogło być gorzej zawsze. Przebije na wrzut. Ale nie ma teammate'a, dobra. To się trzeba cofnąć za niego. Albo dobra, strzelężuję. Niech stracę. I on to powinien mieć. Masz to? Trochę do przeciwnika. Ja to będę miał na równi z nim na bloka. Jesteśmy po prawej stronie. Znowu takie jakieś średnie podanie, ale udało się przynajmniej zablokować enemy. Dobra, zbierzmy sobie piłkę do prawej. On to skacze, nasz teammate wyjeżdża, więc muszę grać bardzo zachowawczo. Przyjęcie i demo, dokładnie, bardzo fajnie. Jeszcze jeden do zniszczenia, dlatego przestraszyłem. I nie wierzę, zaraz strata tej bramki leci. Czy nie trafili? Proszę. Dobra, trafili. Niewiarygodne. Przyjmujemy sobie piłkę do defensywy, ale to jest bardzo niebezpiecznie. Zagrywam do Davida. Ten ziomek chce mnie chyba zniszczyć. David oddaje karbolówkę do przeciwnika po raz kolejny. Dobra, on to ma. Okej, kolejny raz takie lekkie oddanie, zagrywam do narożnika, ale tutaj po raz kolejny za friko oddajemy piłkę. No dawaj, David. I cyk, zniszczony po raz kolejny. David się tam wjeżdża. Ja nie będę do tego pierwszy, więc to zostawię sobie, przyjmę do defensywy. Nie mówcie.
że to wejdzie. Dobra, na szczęście to jeszcze uratowałem. Co on robi? No nie, znowu sam na sam. W takiej dość nieciekawej sytuacji. Okej, okay, mamy okazję. Proszę. Dobra, jeden do jednego. Zasadniczo też muszę to powiedzieć, ale flat carry, czyli właśnie hitbox do minusa, między innymi, czyli na przykład ten dodge, są zdecydowanie lepsze do dwójek i trójek oraz do freestylu niż na przykład do rankedów jedynek. Ponieważ no niskie samochody nie są najlepsze na jedynkach, na dwójkach i trójkach już te takie wady wrodzone, że tak powiem, są bardziej zajechane i są na pewno przyjemne do gry, ale... Dobra, kopnijmy go, nie udało się. A, trochę David nam wybił piłę. Okej. Okay. Zabieramy przyspieszenie przeciwnikowi. Niszczymy go. On to ma. Dobra, zostawmy. Pojadę po raz kolejny jakoś postraszyć demo. To bez problemu sobie weźmiemy. Nie wiem, po co w ogóle po to skakał, bo nie miało za żadnego zagrożenia. Daje się zniszczyć, natomiast ja to zdążę wybić. A on znowu oddaje piłę za friko. Dobra, podajmy do naszego na lewo. O nie, on to przeczytał. Dobra, ale David zdąży na luziku. Tutaj bez problemu sobie przyjmę piłę. Aj, chciałem polecieć na Coxira, natomiast przeciwnik mnie strzelędżował szybko. Dobra, lecę na bloka, bo by się to jeszcze źle skończyło. Proszę, zresp się, buście. Nie zrespił się. Oj, to jest w bramie. Dokładnie. Nie wiem, strasznie on lubi oddawać piłkę przeciwnikom, przez co cały mecz jesteśmy tak naprawdę pod presją. Ale to jest kwestia... To jest auta, nie test rankedów. O, dobra, ładny demo naszego ziombla. Ja tu sobie pochallenge'uję. I mocny fliczek w okienko. Dobra, ratujemy to spotkanie, ratujemy to spotkanie. Trzeba to wygrać, no. Dodge mi się gra fajnie, musimy to tutaj udokumentować. Wygrać spotkanie. Mam nadzieję, że zaraz... Dobra, kopnę po prostu tak, żeby mieli ciężką piłę. A zabieraj mi jeszcze przyspieszenie. Okej, okay, to proszę, nie wywal się. Dobra, ładnie to zagrał. Okej, okay, wywalamy. Ja będę pierwszy. A wiecie co, nie będę czekał, dośrodkuję. I się piłka nawet nie odbiła od ziemi, dobra, ale jest dogrywka. Jedź typie, o nie, dobra, jedziemy do wznowienia z prawej strony. Ja mam słabe kick-offy i jeszcze z tej strony też w ogóle, ale udało się przebić piłkę do Davida. Boję się, że on nam nie poda zbyt dobrze. Dobra, nie poda wcale. Okej. Okay. Dobra, ładny blok. Typie! Nie wierzę, on nam... Jedynie podjeżdża do piłek i my ją mamy, a jak przeciwnicy mają to, to się bawi w najlepsze, w nie robienie nic. Ale okej. Okay. Fliczek nad enemy. Podanie do Dawida, który znowu oddaje? A jak? Firmóweczka. Oddanie piłki, tracimy po tym gole, jakie to jest denerwujące. Dobra, ale auto bardzo fajne. Okej, okay, żeby to jakoś słowem podsumować, to myślę, że jak za 1000 kredytów to jest naprawdę super deal, to znaczy super deal. Nie jest to może coś takiego, co powinno kosztować te 1000 kredytów, zważywszy w przeliczeniu na złotówki, ale w porównaniu z innymi DLC, takimi jak Formuła i tak dalej, jest to naprawdę bardzo fajne autko. No i przede wszystkim jest ono wycenione na 1000, a nie 2000 kredytów, co też jest wielkim plusem. Do tego dostajemy komplet dwóch kół. No i co? Myślę, że dla fanów, zwłaszcza szybkich i wściekłych, to też będzie super sprawa. W wielkim skrócie mogę polecić, jest to taki odpowiednik do minusa, którym się gra naprawdę przyjemnie, no. Ja już oczywiście nie będę przedłużał, zachęcam też do zobaczenia pozostałych recenzji na kanale. Też na dniach się pojawi recenzja, czy tam test Fontiaka, czy tam... Pontiaka, przepraszam, zawsze się mylę. No i co? I będzie elegancko. Także bez przedłużania, elo elo.